stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod niej spływa. Para puch, koła w ruch. Powstała ta książka dlatego, że chciałem się zemścić na moich czytelnikach za trudne pytania, jakie usłyszę na spotkaniach. Do grafomanii piszą dużo. Ja staram się umiarkowanie jednak pisać, tak żeby nie przesadzić. Póki dzieci czytają, to są fajne, a potem niektórzy dorośli przestają czytać i oni przestają być fajni. Jest chyba wolność słowa, rzucił zadziwiony Piotr. Wolność, przyzwoitość, pamiętacie, warto być przyzwoitym. Prosiaczek, tak jest, wielkie brawa! Dziecko podniosło rękę, myślałem, że powiedzieć, lubię pana książki, takie rzeczy czasami słyszymy, a dziecko powiedziało, dostałem z pana pałę. Krzyś mówił, że smoki są wytyczne i mimarłe. Tak to jest z wartościami, że one chodzą parami. To jest taki miękki narkotyk, to ściemnianie. To tak ładnie brzmi, przyciemniamy, wszystko robi się mniej wyraźne. Ja jestem absolutnie łapouchym, tak. Ja oczywiście jestem tygryskim, prawda? W moim rodzinnym mieście dzieci zapytały mnie okrutnie, czy był pan kiedyś przystojny. Kiedyś podeszła do mnie moja studentka, amerykańska studentka, po pierwszym wykładzie powiedziała, ja pana znam, pan był sekretarzem tej Curie Skłodowskiej. Także jeżeli chcemy żyć w fajnym społeczeństwie, to musimy czytać, my dorośli także. W bibliotece, dlatego nocą zawsze do biblioteki lecę. Zobacz, to co mi pokaż, słuchaj, to lato.